Państwa, druga część próby jeżdżeniowej konkursu krótkich dwóch gwiazdek. Z nami Jerzy Krukowski. Jak oceniasz swój przejazd? No średnio, to znaczy jeszcze mało pracowałem ujeżdżeniowo, więcej skupiałem się na skokach i jeździe w terenie, ale koń był posłuszny, więc nie mam, jestem tak zadowolony, usatysfakcjonowany, może tak będzie lepiej. Czy miałeś już okazję przejść się po trasie crossu w tym konkursie? Nie, niestety nie. Dopiero dzisiaj chcę przejść, więc niewiele mogę na ten temat powiedzieć. Czego w takim razie spodziewasz się po swoim koniu? Czy on jest lepszy w próbie ujeżdżeniowej, czy lepszy właśnie w crossie, czy dokładniejszy w skokach? To jest koń pełnej krwi angielskiej, on jest po torach i dla niego naturalnie jest najlepsza próba terenowa. Jest to ostatni start przed Mistrzostwami Polski, które zamierzam na niej, bo to klacz jest, jechać i będzie tam debiutować i to jest taki w zasadzie test. Myślę, że liczę na dobry cross i no, na w miarę dobry parkour, bo to jest koń, który potrafi skakać czysto, ale ponieważ jest dość pobudliwy, to czasami zdarzają nam się błędy, ale liczę na to, że będzie okej. W takim razie my również na to liczymy i trzymamy kciuki za następny dzień zawodów. Dziękuję bardzo.